Dzień dobry. Jesteśmy w samochodzie i gdzieś się wybieramy. To u pedantuli nie jest taka częsta historia, więc zostańcie ze mną. To będzie naprawdę pouczający odcinek. Niezależnie od tego, czy jesteście mamą albo tatą, dziadkiem albo babcią, albo też nie macie jeszcze swoich dzieci, bardzo bym chciała, żebyście zobaczyli ten odcinek. Słuchajcie, jadę w kierunku Puławskiej, bo tam znajduje się sklep 8 Gwiazdek Warszawa, jeden z kilku sklepów w Warszawie, ale to jest miejsce, w którym fachowcy doskonale poradzili mi w sprawie fotelika samochodowego. Zdecydowałam się na fotelik, w którym dziecko jedzie tyłem do kierunku jazdy, mimo tego, że mówimy o dzieciach 2, 3, 4-letnich. To jest super ważne. Kiedy pokazałam ten fotelik u siebie na Instagramie, dostałam masę pytań. Pani Ulu, ale dlaczego tak? Z jakiego powodu? I ponieważ nie chcę Wam tego tłumaczyć po swojemu, tylko chcę, żeby wytłumaczyli Wam to fachowcy, to przejedziemy się razem do sklepu 8 Gwiazdek i razem posłuchamy fachowca, który wytłumaczy Wam, dlaczego tak ważne dla bezpieczeństwa dzieci jest to, żeby w samochodzie podróżowały tyłem. Z kolei ja, jako mama, która przejechała z dzieckiem jadącym tyłem jakieś 10 tysięcy kilometrów, lekką ręką licząc, opowiem Wam o tym funkcjonalnym aspekcie, bo ja się obawiałam, że dziecko będzie niezadowolone jeżdżąc tyłem, że dziecko nie będzie miało odpowiedniej widoczności, że ja będę miała utrudniony dostęp do niego. To wszystko omówimy sobie w dzisiejszym filmie. Naszym przewodnikiem będzie Maciek, który odpowie na wszystkie moje pytania. Opowie Wam też, dlaczego na przykład do sklepu musimy przyjechać swoim samochodem i z dzieckiem, bo to też jest szalenie ważne. To co, chodźcie ze mną na bardzo pouczającą wycieczkę. Cześć Maciek, dzień dobry. Cześć. Cieszę się, że zgodziłeś się nas przyjąć i opowiedzieć nam parę ważnych rzeczy. Chciałabym przekonać ludzi do tego, żeby do pewnego wieku, wzrostu lub wagi kupowali foteliki dla dzieci do jazdy tyłem. Co ty na to? Jasne, spróbujmy. To zobaczysz najpierw, czy mój jest prawidłowo zamocowany? Oczywiście. Okej. Tadam! Bardzo proszę. Ula instalowała. Sprawdźmy, czy się nauczyła dobrze u Was. Okej, zobaczmy. Okej. Wszystko jest w porządku, dociągnięty, nie piszczy, więc tak jak być powinno. Jest okej. Maciek, misją mojego filmu jest to, żeby przekonać ludzi do tego, żeby małe dzieci wozili tyłem do kierunku jazdy. Ale małe to nie to, co wszyscy myślą, czyli takie włupince. Określmy, do jakiego wieku chcielibyśmy, żeby dzieci jeździły tyłem. Wieku, wagi albo wzrostu. Okej, pytanie, czy mówimy o przepisach, czy o rozsądku? O rozsądku. Jeżeli chodzi o rozsądek, to minimum 4. rok życia, to niezależnie od tego, jakie to dziecko będzie miało gabaryty w tym wieku. Ponieważ 50 cm wzrostu i wagi dziecka określa, że 105 cm i 18 kg masy ciała to jest 4. rok życia. Niestety, dzieciaki często rosną też szybciej. Tak jak mój, 98 centyl. Dokładnie, i wtedy te foteliki, które przeważnie są do 18 kg i do 105 cm, po prostu kończą nam się zbyt szybko. Dlatego istotne jest to, żeby przyjechać, sprawdzić i sprawdzić od razu centyl dziecka, żeby dobrać fotelik zawczasu, który posłuży nam faktycznie do tego 4. roku życia przynajmniej. Czyli 4. rok życia to jest ten moment, w którym w miarę bezpiecznie, powoli możemy zacząć myśleć o foteliku do jazdy przodem, ale większość rodziców, małe dzieci, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie, wozi przodem. Dlaczego to jest ważne, żeby dziecko jechało tyłem? Z jakiego względu to jest tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że dziecko to nie jest mały dorosły, dziecko to jest dziecko. Proporcje budowy ciała i budowa anatomiczna no jednak jest odpowiednia dla dziecka. Głowa jest duża, do reszty masy ciała, to jest około 20% tej masy, przytrzymywane przez słabe mięśnie i kręgi szyjne. Czyli chodzi o szyję, która jest stosunkowo filigranowa, jeśli chodzi o głowę, która jest duża, ciężka i taka dominująca. Dokładnie, dlatego jazda przodem powoduje duże przeciążenia w odcinku szyjnym kręgosłupa. Najlepsze fotele przodem i tak są 5-krotnie mniej bezpieczne w stosunku do foteli tyłem, ze względu właśnie na to przeciążenie, gdzie tutaj ta siła działająca na kręgi szyjne kręgosłupa jest 5-krotnie większa. Czyli mówiąc brutalnie, ta szyja, ten odcinek szyjny może ucierpieć pewnie nawet nie tylko w przypadku jakiegoś wypadku, ale gwałtownego hamowania, prawda? Kiedy lecimy do przodu, dokładnie, to może spowodować tak naprawdę, to jest taki dosyć newralgiczny odcinek, uszkodzenia ciała bardzo poważne, nawet jeżeli sytuacja drogowa nie wydaje się poważna. Dokładnie tak, dlatego często też po prostu z wypadków, które nie były groźne, dzieciaki, które jadą w fotelu przodem, są zabierane do szpitala na obserwację.
jadąc tyłem często nie ma takiej potrzeby, więc też oszczędzamy dziecku dodatkowego stresu w momencie, gdy mamy nawet niewielką stuczkę. Nawet niewielką stuczkę, ale też cały czas powtarzam o tym, że nawet ostre hamowanie może być sytuacją dla takiego dziecka jadącego przodem zagrażającą, prawda? Dokładnie tak. Mój syn, kiedy ostro zahamuje, to po prostu jest wbijany w fotel, tak jakby to była sytuacja jakiegoś przyspieszenia, prawda? Dokładnie. To jest taka zasada. Dokonaliście rzeczy prawie niemożliwej. Przekonaliście mojego męża, który przyszedł tutaj z myślą, nie kupię na pewno fotelika do jazdy tyłem, bo to jest bez sensu, niech on jeździ przodem, niech on widzi i tak dalej. Jakimi argumentami zbijacie takie wątpliwości rodziców, którzy mówią, dlaczego nie jeździć przodem? No bo bezpieczeństwo to jedno, no ale ja myślałam sobie, a nie będę tego dziecka widzieć, ono nic nie będzie widzieć. Co mówicie rodzicom? Generalnie mówimy prawdę, czyli czysta fizyka, tak? Przy tej jeździe tyłem dziecko, tak jak wspominałaś, no, po prostu opiera się mocniej o fotelik, nie ma tego szarpnięcia głowy do przodu, no bo jadąc przodem, tułów jest fajnie przytrzymany pasami, no ale co z głową, jest szarpnięta ku przodowi. Do niektórych przemawia to, że wbrew pozorom to dziecko jadąc tyłem widzi wbrew pozorom więcej, ponieważ najczęściej mamy lustereczko, tak jak u ciebie, tak, które powoduje to, że rodzic widzi dziecko, dziecko widzi rodzica. W fotelu tyłem możemy dziecko ustawić na tyle pionowo, żeby widziało całą tylną szybę, no i widzi doskonale wszystko w bocznej szybie. Czyli ma w zasadzie 360 stopni widoku. Dokładnie, więc wbrew pozorom te argumenty o tym, że dziecko jadące przodem widzi więcej, a widzi tak naprawdę fotel, który jedzie tylko przed nim, no rodzicom trzeba to wytłumaczyć i generalnie najczęściej są to albo rodzice z podejściem technicznym, gdzie fizyka do nich trafia, albo rodzice z podejściem życiowym, gdzie po prostu aspekty takie codziennego użytkowania też trafiają i to też jest dosyć fajne. Czasami trafia to, że wbrew pozorom dziecko do fotelika tyłem się łatwiej wkłada, ponieważ zginamy się tylko w jednej płaszczyźnie. Tak. Natomiast, żeby to dziecko wsadzić do fotela przodem, po prostu musimy nie dość, że się zgiąć, to jeszcze zrotować cały kręgosłup. To prawda, że wkłada się dużo łatwiej i to jest wygodne. Niektórzy rodzice mówią, a ciężej mi będzie podać coś do jedzenia, coś do picia. To powiedzmy sobie jasno, dziecko w samochodzie nie powinno ani jeść, ani pić, bo to grozi zadławieniem, prawda? Kiedy jesteśmy na autostradzie, nie mamy się jak zatrzymać, to jeszcze trzeba to dziecko wydobyć z tych pasów, to się robi problem. No właśnie, więc to kolejny taki kamyczek do ogródka bezpieczeństwa w samochodzie, prawda? Dokładnie. Nie karmić w tym samochodzie. Zdecydowanie. Plus aspekty też kolejne później użytkowania na co dzień, higiena i czystość fotelika, tak? Tak. Dokładnie, więc, więc dzieciaki po prostu tutaj potrafią zostawić różne rzeczy, o których rodzic nawet nie wie. Powiedz mi jeszcze, czy jest jakaś różnica w sensie bezpieczeństwa między fotelikami montowanymi na Isofixa, a fotelikami, które są montowane na bazie spasów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o foteliki montowane na bazie na Isofix, bezpieczeństwo jest dokładnie to samo, pod warunkiem, że zrobimy to prawidłowo. Fotele na Isofix no, niwelują ten błąd montażowy praktycznie do małego stopnia, natomiast i tak się zdarza, że nie jest to zrobione prawidłowo. Foteliki na pas przeważnie wymagają nieco więcej uwagi od rodzica i przestudiowania dokładniejszego instrukcji obsługi, ale przy prawidłowym montażu jedne i drugie są tak samo bezpieczne. No właśnie, to ja teraz dopowiem od siebie, bo ja chciałam zaoszczędzić i kupiłam fotelik montowany na pasy, bo różnica w cenie no, była dosyć znaczna. No bo wydawało mi się, że ten fotelik będzie zawsze jeździł w jednym miejscu i że będzie zawsze jeździł w jednym samochodzie. Okazało się, że tak nie jest, bo fotelik trzeba wyjąć, żeby coś przewieźć, albo żeby coś włożyć, albo no, mnóstwo jest powodów wyjmowania fotelika. I teraz zamieniłam na taki, po prostu kupiłam drugi z Isofixem, żeby oszczędzić sobie tych ceregieli, więc chłopcy oczywiście dadzą wam pełne możliwości i wybór, prawda? Natomiast ja zdecydowanie polecam, jeżeli macie ten fotelik wyjmować, jednak tą wersję z Isofixem, bo to jest sekunda, naprawdę, pyk, 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 to są proste kroki i ten fotelik jest łatwo, prawidłowo zamontować, nie ma tej zabawy, która jednak jest przy foteliku na pasy, bo tam też trzeba mieć trochę siły, żeby to wszystko podociągać, żeby to wszystko było dobrze zainstalowane, więc trzeba mieć wyczucie. To, co mnie zdziwiło u was, to to, że przyjechałam do was na taką pełną konsultację. Kiedy się umawiałam na wizytę, powiedziano mi, że mam być z dzieckiem i mam być z samochodem, którym to dziecko będzie jeździło. Dlaczego? Dlaczego? No tak naprawdę ten fotelik kupujemy dla dziecka, więc nie dla siebie, więc to dziecko jest tutaj jak najbardziej najważniejszym klientem. Rodzic jest de facto tylko płatnikiem. Więc no, musimy sprawdzić, jak to wszystko wygląda, przymierzyć dziecko do fotelika. Są foteliki, gdzie dziecko, dane dziecko w jednym woli siedzieć, w innym go parzy wręcz, więc różnie to bywa. Poza tym też chcemy poznać waszą sytuację logistyczną, tak? Czy faktycznie przekładacie ten fotelik między autami, jak wysocy jesteście, ile miejsca potrzebujecie w aucie.
Więc to wszystko ma znaczenie, z jakim fotelikiem od nas wyjedziecie, jeżeli będziecie chcieli wyjechać. Dlatego zawsze polecamy, żeby tak naprawdę przyjechała cała rodzina, która w danym aucie podróżuje, żeby po prostu jak najlepiej to poukładać, w którym miejscu w aucie ten fotelik zainstalować, no i jak go przydobrać. Ale kiedy się umawiałam na wizytę, zapytano mnie również o centyl dziecka. Z jakiego powodu? To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli to, że dzieciaki w tym 50 centylu czwartego życia osiągają przy wzroście 105 cm i wadze 18 kg. Jeżeli to dziecko jest w wyższym centylu, no to wtedy wiadomo, niektóre foteliki nie będą dla niego dobre, bo po prostu starczą zbyt krótko, no i wtedy kupujecie kolejne foteliki zamiast po prostu poprzestać na już ostatnim. Więc... Czyli model, który dobraliście dla nas, jest modelem dla dużych dzieci. Tak. Dopasowanym. Tak, to jest właśnie jeden z nielicznych fotelików na EaseOffice, w sumie prawie jedyny, który daje nam możliwość wożenia dłużej niż to 18 kg i 105 cm, czyli fotelik, który dla dziecka z 97 centyla sprawdzi się idealnie. No tak, bo Robert ma rok i 8 miesięcy i już waży 14 kg, więc jest już kawał chłopa. Jedna rzecz mnie jeszcze zdziwiła w czasie konsultacji z Wami. Przymierzyliśmy dziecko, przymierzyliśmy fotelik i Wy mi pokazaliście, że trzeba bardzo ciasno dopinać pasy. To dziecko rzeczywiście tam no, na dwa palce, prawda? Czy tam nawet na jeden. Tak naprawdę te pasy powinny być dopięte. No, ludzie zostawiają te pasy dosyć luźne, żeby dziecku było wygodnie, żeby dziecko się tam nie wierciło. Dlaczego jest ważne, żeby docisnąć? Palce jak palce, to też zależy od danego dziecka i od danego fotelika. Są dzieci szczuplejsze, są dzieci okrąglejsze. Tak naprawdę najfajniejszym, najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia jest próba uszczypnięcia tego pasa. Jeżeli nie jesteśmy w stanie go uszczypnąć, to znaczy, że ten pas jest prawidłowo dociągnięty. Czemu to jest tak ważne? No nawet najlepszy fotelik na świecie za miliony monet nie będzie w stanie ochronić dziecka, jeżeli to dziecko nie będzie w tym foteliku dobrze przypięte. Po prostu z tego fotelika wyleci. Więc dociąganie pasów to nie jest wymysł nawiedzonych fotelikoznawców, tylko po prostu to jest życie codzienne. Dlaczego oprócz tych względów bezpieczeństwa mocne dociąganie pasów jest ważne? Jest to istotne też właśnie z tego praktycznego punktu widzenia, ze względu na to, że dobrze dociągnięte pasy przy dobrze dobranym foteliku bardzo często powodują, że dziecko ma mniejszy problem z opadającą głową. Wiadomo, zdarza się, że czasem on występuje, ale dobrze dociągnięte pasy przeważnie też ten problem mocno ograniczają. I to jest też istotne, bo często mama ma większy problem z tym, że głowa opada, niż to, że dziecko jedzie niedopięte. Więc dobrze dopięte pasy powodują to, że przy dobrze dobranym foteliku ta głowa będzie opadać w mniejszym stopniu. Niedopięty pas też powoduje, że to dziecko się zsuwa pewnie troszkę z tego fotelika, prawda? I on już swojej funkcji nie spełnia wcale. Efektem ubocznym mojej wizyty u Was było to, że Robert polubił jazdę samochodem. On się darł w niebogłosy w aucie. Dla nas każda podróż to był stres, więc jak ja usłyszałam, że muszę do Was zjechać z nim, to pomyślałam sobie, nie mam na to siły, ale jednak daliśmy radę. Okazało się, że fotelik też w pozycji pionowej powoduje, że dziecku się otwierają oczy na świat, prawda? Kiedy przesadzamy tego noworodka z fotelika, który jest półleżący i on w zasadzie nic nie widzi, do fotelika siedzącego, to nagle się okazuje, że on nadal może być tyłem i jest w porządku. Widzicie taki efekt? Bo ja mam wrażenie, że ludzie mówią, o, dziecko ma rudzi, no ono ma rudzi, bo patrzy w sufit, prawda? Czy zdarzają się Wam takie przypadki jak mój? Tak, no dosyć często rodzice pytają o to, dlaczego dziecko tak nie lubi jeździć i obarczają najczęściej to kierunek jazdy. Tak. No, dlatego my uważamy i najczęściej to się potwierdza, że kierunek jazdy nie ma znaczenia, znaczenie ma pozycja dziecka w samochodzie. Dzieciaki, które jeżdżą w upinie, one jeżdżą właśnie nisko, tak jak wspominałaś, nie widać nic, natomiast to są dzieciaki najczęściej siedzące, bardzo często już chodzące, które chcą ten świat poznawać. I taka pozycja właśnie, jak tutaj mamy ustawiony fotelik, dosyć siedząco, gdzie głowa, jak widzisz, jest już na linii wysokości okien, więc dziecko już widzi to, co się dzieje za oknem, ta podróż jest ciekawsza i najczęściej to pomaga. Wiadomo, są dzieciaki, które denerwują się samym skrępowaniem w pasach. I to, czy to dziecko jedzie przodem, tyłem, czy do góry nogami, nie ma znaczenia, bo po prostu ono jest skrępowane, a nie chce tego. Więc no, jeżeli tak krzyczy, czy przodem, czy tyłem, niech przynajmniej jedzie bezpiecznie. To jeszcze powiedzmy tylko młodym rodzicom, w jakim momencie przesiadamy się z łupiny do fotelika? My sądzimy, że najlepszym momentem na taką przesiadkę jest moment, gdy dziecko osiągnie zdolność samodzielnego siadania. Czyli nie to, że posadzone utrzyma się 3 sekundy, to już przesadzamy się na coś większego, tylko dziecko spokojnie samo podniesie się z poziomu do pionu, siedzi stabilnie. Wtedy jak najbardziej, jeżeli łupina jest już złem koniecznym, no to wtedy możemy się przesiąść na coś większego, oczywiście dalej tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ bezpieczeństwo wtedy nie spada, czyli mit, wozimy w łupinie jak najdłużej,
funkcjonował w momencie, gdy kolejnymi fotelikami były fotele przodem. Teraz, gdy kolejnymi fotelikami są fotele tyłem, jak najbardziej nie męczymy tego dziecka w łupinie. Możemy w momencie, gdy osiągnie tą zdolność samodzielnego siadania, przesadzać na coś większego. I co ważne, po czwartym roku życia nie przesiadamy się przodem na siedzenie i pasy, tylko nadal jeździmy w foteliku, prawda? Tak, to są foteliki z ostatniej kategorii, w zależności od homologacji, albo od 15 do 36 kg, albo do 150 cm. No i tak naprawdę im później dziecko przesadzimy na taki fotelik, tym lepiej, tym bardziej będzie przygotowane, tym ta budowa anatomiczna dziecka będzie bardziej przypominała już osobę dorosłą. No i ten pas samochodowy będzie coraz lepiej spełniał swoją funkcję, więc nie czekamy tylko na osiągnięcie magicznego 15 kg i przesadzamy od razu, tylko tak naprawdę, jeżeli mamy dobry fotel w tyłem, w którym dziecko się mieści, jeździmy w nim do samego końca. I potem znowu wsiadamy w foteliku, bo to, że dziecko wyrosło z fotelika do jazdy tyłem, nie oznacza, że wyrosło z fotelika w ogóle. Dokładnie, bo dosyć tak. Często niestety rodzice już potem mówią, no to już niech jeździ, a to wcale nie jest bezpieczne, pas pod szyją, prawda? I tak, taki mały człowiek. No, ostatnie foteliki mają głównie za zadanie prawidłowo pozycjonować pas samochodowy na dziecku. No i dalej tworzyć dobrą ochronę dla głowy dziecka. Słuchaj, jesteśmy w sezonie letnim i dzieje się coś, co nie mieści mi się w głowie, bo mnie moja mama, która była lekarzem, nauczyła, że dziecka pod żadnym pozorem, niezależnie od tego, czy to jest lato, zima, jesień czy wiosna, nie wolno zostawić samego w samochodzie, kropka. Dlatego, że to dziecko może się zadławić i my tego nie zauważymy. Dlatego, że to dziecko może łazić po samochodzie, zwolnić bieg niechcący na luz i po prostu samochód może ruszyć. Masa rzeczy może się wydarzyć, takich, które dziecku zagrażają. Albo moja mama zawsze mi tłumaczyła, a co będzie, jak ty wyjdziesz na chwilę, zemdlejesz. I ktoś nie będzie, nikt nie będzie wiedział, że dziecko zostało w samochodzie, zwłaszcza tak jak ja mam czarne szyby, prawda, z tyłu nie widać nic kompletnie. Więc nie mieści mi się w głowie w ogóle, jak można dziecko samo w samochodzie zostawić nawet na ułamek sekundy. Jednak są ludzie, którzy z jakiegoś powodu robią to, zwłaszcza latem, kiedy ten samochód staje się no, gorącą kulą na upalny dzień. Myślę, że to nie jest zwłaszcza latem, tylko zwłaszcza latem widzimy tego skutki, ponieważ no, faktycznie, jeżeli to dziecko się nie zadławi, nic złego się nie stanie, no to zimą czy jakąś wczesną wiosną, no temu dziecku się wielka krzywda nie stanie od nagrzania, natomiast latem... No, prawdopodobieństwo, że umrze jest niskie. No, dokładnie, może w ten natomiast sposób. Latem samochód w ciągu kilku minut zmienia się w piekarnik, no i te dzieci niestety w tych samochodach nie mają szans, więc no, musimy o tym pamiętać, że mamy to dziecko ze sobą, jesteśmy za nie odpowiedzialni. Dla bardziej zapominalskich rodziców są urządzenia, które w momencie oddalenia się od dziecka przypominają o tym, że w foteliku zostało dziecko. We Włoszech jest to już standard, tam tak, ten klimat tam to wymusza. Wymuszone. W Polsce też już te urządzenia się pojawiają, więc jeżeli ktoś ma na tyle problemy z koncentracją, może powinien coś takiego zainwestować. I tu nie ma żadnego sarkazmu w tym, co mówimy, tak? Bo po prostu chodzi o życie dzieci, a my jesteśmy zabiegani, zaganiani, mamy głowę wszędzie i to się naprawdę może zdarzyć, zwłaszcza jak to dziecko zaśnie. Lepiej nie zostawiać go w tym samochodzie, wyjąć, położyć gdzieś, gdzie mamy nad nim nadzór, prawda, i oko. Dokładnie, tutaj też możemy wspomnieć o w ogóle samych przerwach podróży, które są istotne zarówno dla kierowcy, jak i dla dzieci, ponieważ ta pozycja w fotelikach, szczególnie u noworodków, no nie jest idealna, bo chcielibyśmy, żeby te dzieciaki leżały na płasko. W fotelikach nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa, więc tak istotne są przerwy, które najlepiej powinniśmy wykonywać dla bezpieczeństwa swojego i dziecka co 2 godziny, żeby po prostu odpocząć, rozprostować się, zaczerpnąć świeżego powietrza i dalej ze świeżą głową ruszyć dalej. Dzieci nam mogą w podróży wprowadzić dobre nawyki, wiesz, bo jak jedziemy sami dorośli, to przecież ciągniemy ile da radę, no taka jest prawda, a jak mamy dzieci, to one mogą wymusić na nas te przerwy, które są dobre dla wszystkich. Maćku, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Od kiedy u Was byłam, taką trochę moją misją jest przekonanie ludzi do tego, żeby kupować dla dzieci foteliki do jazdy tyłem, bo to naprawdę jest ważne. Skandynawia, która przecież wiedzie prym w bezpieczeństwie jazdy, zwłaszcza dzieci, no uważa to już za standard i bardzo by było fajnie, gdybyśmy też tak robili. Trzymam kciuki za to, żeby Wam się udało. I też dzięki Tobie, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Bardzo pięknie dziękuję Ci za to, że się z nami spotkałeś. Dzięki. Klasku, klasku. Proszę nie skrzypieć fotelem! Przestań, co Ty myślisz, że Ty lepiej ręką ruszasz niż, nie?